Wojtek, no masz jakiś apel do naszych widzów na koniec w tych trudnych czasach? W tych trudnych czasach. Zostańcie w domu, oglądajcie Food Trucka. O! Pandemia związana z koronawirusem zachwiała, sparaliżowała życie codzienne nie tylko Polaków, ale ludzi na całym świecie i także sparaliżowała trochę funkcjonowanie Food Trucka, więc musieliśmy się dostosować do tej nowej sytuacji, delikatnie przeorganizować i wymyślić nowy format, czyli dzwonienie przez Skype'a do piłkarzy. No właśnie, bo nasz format polega na tym, że jednak się musimy ruszać i ruszaliśmy się w ostatnich miesiącach po wszystkich tych krajach, o których dzisiaj słyszycie tylko w TVN24, więc musieliśmy teraz zostać na przymusowej kwarantannie tutaj, więc siedzimy 2 tygodnie, wymyślamy, co możemy zrobić. I co zawsze na wejście? Wojtek, do kogo możemy Szczęsny, zadzwonić? Wojtek Szczęsny, on uratuje każdą sytuację. On uratuje każdą sytuację. Dzwonimy też do Wojtka z jednego powodu, bo niechybnie zbliża się moment, w którym na kanale Food Truck opublikujemy także nagrane dotychczas odcinki prosto w szczenę. Niestety, nie będziemy mogli kontynuować pewnie nagrywania tej serii w najbliższych miesiącach w związku z okolicznościami, ale są to odcinki, które są uniwersalne i niosą ze sobą dużo ciekawych treści. Także trochę się na Food Trucku w najbliższych tygodniach będzie działo. A teraz co? Łączymy się z Turynem. Oj, a jest. Jest Wojciech. Co chcesz w Food Trucku? Chcieliśmy się ciebie zapytać, czy Juventus ma jeszcze szansę na potrójną koronę w tym sezonie? Ale ty indywidualną na razie. Jednak Daniele się. Rugani. Kto na, razie, na razie tylko Ruga ma koronę. A to kiedy cię zamknęli w domu? W środę. I możesz nam powiedzieć, co robisz? Zrobiłem subskrypcję Food Trucka i po prostu oglądam wszystkie odcinki Food Trucka, jak szanujemy. Wierny fan powinien robić, tak? Mhm. Zastanawiam się, czy już doszło do tego, że czytasz książki. Wiesz co, musiałbym najpierw pójść je kupić. O, nie ma książek w domu. Tępy piłkarz! Ja zawsze mówiłem, piłkarze kopacie, a zarabiają miliony za co. I powinien się zrzec po pensji. A tak zupełnie serio, powiedz nam, jak wy jako drużyna zareagowaliście na te informacje o tym, że Daniele Rugani jest zarażony koronawirusem, no bo z naszego punktu widzenia taka dość no, przerażająca i mrożąca krew w żyłach informacja. Wy byliście wtedy w klubie, na treningu, czy zupełnie gdzie indziej? Dowiedzieliśmy się wieczorem, jak byliśmy wszyscy w domach i po prostu dostaliśmy telefon, że od dzisiaj jesteśmy 2 tygodnie w kwarantannie i koniec treningów, bo do tej pory mieliśmy treningi normalnie. Przygotowaliśmy się do meczu Ligi Mistrzów. I co? I teraz my dzisiaj czekamy na test. Wczoraj mieli testy pierwsi, którzy mieli jakiekolwiek symptomy. Wszyscy negatywni na szczęście. A dzisiaj mają mieć testy ci, którzy nie mieli symptomów, w tym ja. I zobaczymy, no. Jak ty się ja sobie powiedziałem, że w tej chwili to, czy będę miał wynik pozytywny, czy negatywny, to nic nie zmienia, bo i tak jestem w domu i kwarantannie i tak, więc... A czy przeszła wam przez myśl na przykład taka opcja, żeby jednak wziąć, wynająć private jeta i polecić swoje rodzinne strony, żeby się odciąć od tego, co się dzieje we Włoszech? Jak ci powiem, że nikt o tym nie myślał, to ci skłamię, bo przecież każdy chciał stąd uciekać, jak tylko się dowiedzieliśmy, że jest taka sytuacja. Ale generalnie od klubu mamy nakaz bycia tutaj, tym bardziej, że nie wiemy, kiedy zaczniemy treningi. W tym sensie, że jeśli daj Boże wszystkim wyjdą wyniki negatywne, cały czas będziemy w takiej domowej kwarantannie narzuconej przez samych siebie tak naprawdę. Ale na 2-3 godzinki dziennie będziesz przyjeżdżał do klubu na trening, tak podejrzewam. Bo nie wiadomo, kiedy te rozrywki się zaczną. Niby ta data jest teraz na 3 kwietnia, ale podejrzewam, że to będzie cały czas przesunięte. Ale formę trzeba będzie trzymać. A tak 2 tygodnie temu, kiedy poruszałeś się po ulicach Turynu, po Piemoncie, widziałeś, że jednak rzeczywiście Włosi mieli takie bardzo lekceważące podejście do tego, co się dzieje? Nie, no nie podejrzeli tego bardzo. Bo taka jest narracja w Polsce. Lekkomyślnie. Od kiedy tak naprawdę w Lombardii została ogłoszona, tą strefą czerwoną, no to o korek na ulicy nie musiałem się bać, ja ostatni, tak ci powiem, no jakby już były naprawdę pustki. Powiedziałbym, że było, nie wiem, tak na oko 70% mniej ludzi na ulicach, no było już dziwnie pusto, w tej chwili nie ma nikogo. Podejrzewam, że po prostu jakby... Wszystkie akcje były pewnie o 1-2 tygodnie za późno po prostu. Wszystko powinno być troszkę wyprzedzone, tak jak to na szczęście było w Polsce. Mhm. No to ma mieć sens ta kwarantanna, żeby przestało się to rozpowszechniać.
A w Polsce jeszcze ta fala jest przed wami tak naprawdę, a nieuniknione jest to, że taka fala będzie. Mam nadzieję, że nie taka jak we Włoszech, ani nawet nie blisko, ale... A mnie jeszcze ciekawi jedna kwestia, jak to wygląda, jeżeli chodzi o taki wasz mikrocykl treningowy. Czy dostajecie jakąś rozpiskę, czy może, nie wiem, trenerzy do was dzwonią? Jak to wygląda? Jak ci powiem, że nas dzwonią trenerzy od przyuzania fizycznego na FaceTime i prowadzą treningi indywidualne, to mi uwierzysz? No akurat ciebie bez weryfikowania tego na FaceTime to raczej by nie było mowy o dobrym treningu indywidualnym. Nie byłoby innej możliwości, ale jak się dowiedzieliśmy po pierwszym dniu, w którym nic nie robiliśmy, nagle zaczęli do wszystkich dzwonić trenerzy na FaceTime i robić im te treningi wirtualne, to ja mówię, nie, słuchajcie, ja mam płytę Ani Lewandowskiej, ja sam ją zrobię, ale nie musiałem sobie robić. A u was w drużynie raczej spokój, panika, czy może trochę beki z tego wszystkiego, no bo jednak szatnia lubi ironicznie podejść do pewnych tematów. Wiesz co, tak, no wiadomo, że każdy był przejęty sytuacją, ale paniki jakby w klubie to bym nie nazwał. Tym bardziej, że wiesz, no tak jak ci mówiłem, aż do momentu, kiedy Daniele nie miał wyniku pozytywnego, to mieliśmy normalnie treningi i się przygotowaliśmy do meczu i byliśmy gotowi ten mecz zagrać nawet przy tych pustych trybunach. Więc to wiadomo, że gdy ktoś tam, jak ktoś kichnął przypadkiem, to sobie żartowaliśmy i tak dalej, wiesz, no to... Jakieś takie żarty, ale gdzieś tam taki drobny strach był, a teraz to już, wiesz, wszyscy w kwarantannie, nasza grupa na WhatsAppie cały czas... Żyje swoim życiem? Żyje, bo wiesz, wszystkim się nudzi. A w ogóle uważasz, że będziecie jeszcze w stanie dokończyć ten sezon na boisku, że wrócicie na przykład do grania za 2 miesiące? Jeśli uda nam się go rozegrać do końca, to pewnie bardzo późno i nie za 2-3 tygodnie, tylko bardzo późno i będzie to wymagało ogromnych zmian, jeśli chodzi o kalendarz rozgrywek wszystkich, nie tylko klubowych. I nie wiem, ale chciałbym go rozegrać do końca. No jakby po to gra się cały rok, żeby te rozgrywki skończyć. I trochę głupio by było, gdyby w jakikolwiek sposób ta liga się teraz skończyła. Wiemy, że jesteś nie tylko piłkarzem, ale też biznesmenem. Jestem ciekaw, czy zastanawiałeś się na temat konsekwencji ekonomicznych dla całej tej branży, jaką jest futbol, w związku z tym, co się dzieje teraz. Co, jako biznesmen odpowiedzialny to analizowałem, czy będzie miał to wpływ jakikolwiek na mnie przede wszystkim, a nie na moją branżę. I na tą chwilę wydaje się, że nie ma takiego zagrożenia, także na pewno będzie źle, bo i pieniądze z praw telewizyjnych i zwykłe przychody z meczów, tak? To są jednak pieniądze liczone w milionach euro za każdy mecz i na pewno nie będzie fajnie. Jestem bardzo ciekawy, jak sobie z tym FIFA poradzi, bo podejrzewam, że jakiekolwiek zasady FIFA Fair Play i tego rozliczenia się finansowego wszystkich klubów będą musiały być trochę zmienione chyba, bo trzeba brać pod uwagę, że nagle w okresie 2-3 miesięcy kluby potraciły po kilkadziesiąt milionów euro. Mówię o tych największych klubach. A czy myślisz, że będzie to miało realny wpływ na krajobraz piłkarski na najbliższy rok, półtorej? Może mieć. Mogą zupełnie inaczej wyglądać na przykład okienka transferowe. Aha. W tym sensie, że nagle kluby mogą nie mieć pieniędzy, żeby kupować piłkarzy, a te biedniejsze kluby, które będą bardziej dotknięte, będą bardziej potrzebowały sprzedawać piłkarzy, to znaczy, że mogą ich sprzedawać po atrakcyjniejszych cenach. Aha. Także no zobaczymy, no i na pewno będzie to inny świat niż był parę tygodni temu, no jakby umówmy się, to dotknie wszystkich. A tak nawiązując do spraw sportowych, bo o nich mało rozmawialiśmy, Juventus w ostatnich tygodniach to tak był średnio chwalony, można powiedzieć, we Włoszech. Czy wy też to w jakimś stopniu wykorzystujecie ten czas na analizę dodatkową sportową, dostajecie jakieś informacje od sztabu szkoleniowego? Jak to wygląda? Piękno granie w Juventusie tu jest właśnie takie, że możesz być pierwszy w tabeli, możesz być w 1/8 Ligi Mistrzów i w półfinale Pucharu Włoch i mówimy o jakimkolwiek kryzysie w klubie. Ale trochę tak jest, trochę tak jest, nie? Do tego trzeba się przyzwyczaić, także myślę, że dla naszego nowego trenera też jest to sytuacja nowa, w której ma lidera, ma półfinał, ma 1/8 Ligi Mistrzów, a jest krytykowany. Podejrzewam, że w klubach, w których był wcześniej, byłby noszony na rękach za takie wyniki. Ciężko jest kogokolwiek zadowolić grając w Juventusie, więc trzeba cały czas do przodu. Trzeba zadowalać samego siebie. Nie patrząc na innych. A jako, że rzadko mamy okazję z tobą porozmawiać, to też mnie ciekawi jedna kwestia. Która z drużyn zrobiła w tym sezonie na tobie największe wrażenie, jeżeli chodzi o włoską Serie A? Wiesz co, w tym roku wiadomo, że Inter fajnie, Lazio bardzo fajnie. Atalantka? Jest,
jest to dla nas jakiś challenge, który wiesz, no, motywuje, bo w zeszłym roku w tym momencie mieliśmy już ligę wygraną i jakąś tam 18-punktową przewagę, a w tym roku mamy punkt przewagi nad Lazio, w tej chwili 9 nad Interem, ale umówmy się, że do momentu tego meczu przeciwko nam to byli bardzo blisko. Więc fajnie troszkę poczuć tej presji do odmiany. A Josip Iličić zrobił na tobie jakieś szczególne wrażenie? Ale Iličić był kozakiem, wcześniej, ja pamiętam w moim pierwszym sezonie, kiedy ja przyszedłem do Romy i Iličić grał we Fiorentinie, to w pierwszej połowie sezonu był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem w całych Włoszech. Ja tak patrzę, mówię, w życiu człowieka nie znałem, a jest rewelacyjny. Potem przyszedł do Atalanty i teraz głównie przez pryzmat Ligi Mistrzów ludzie widzą, jak jest świetnym zawodnikiem. Już nie mówiąc o tym, że chyba Arek Lesa się przekonał w tym, tak? To chyba Arek Lesa. W meczu ze Słowenią? Tak. Jak tam nawinął w polu karnym pięknie. Także to żadna niespodzianka i żadna nowość dla ludzi, którzy oglądają w miarę regularnie serię. Przy okazji tego, że Food Truck jest uziemiony, musimy czymś naszych widzów zadowolić, więc zaczniemy wypuszczać odcinki nowego sezonu Prostoszynę. Wypada na niego zaprosić, drogi Wojciechu. To zapraszamy, no zapraszamy, ja już umiem, ja zrobiłem subskrypcję Food Trucka i wiesz, i będę miał notyfikację jak wyjdzie. Dzwoneczek tam zaznaczyłem, wiesz co chodzi. Wojtek, a nie wiem czy wiesz, ale może sobie to wyobrażasz, jak Maurizio Sarri spędza ten czas podczas kwarantanny. Ja ci jestem w stanie powiedzieć na pewno, co robi. Dokładnie to, co ty myślisz, że robi, ale to, cokolwiek by nie robił, to musi to po prostu robić w domu. Ale wydaje mi się, że to nie jest wielka zmiana akurat. A propos Food Trucka i Maurizio Sarriego, oglądałeś może odcinek z Marcinem Bułką? Coś ci w nim zaskoczyło? Nie, zaskoczyła mnie tylko reakcja Anglii na jego wypowiedź od Di Marii, która w ogóle nie była ani trochę kontrowersyjna, ani była taka troszkę ze śmiechem, trochę a się zrobiło, to bramkarz PSG mówi, że Di Maria nienawidzi Manchesteru, Boże Święty. A Wadi wspominał nam ostatnio o Food Trucku, jak gościł u nas, że była taka sytuacja przed meczem Juventus-Olympiakos, że poszedłeś do niego i podziękowałeś mu za to, co zrobił dla Legii Warszawa. Zresztą pogadaliśmy tak chwilkę, coś wiesz, nie jestem i mówmy się, że bardziej jestem ja jego fanem niż on moim, także jakby... To tak, no on grał w Legii, to wiesz, to dla mnie... Nie grał w Juventusie. Ale nie wiem, czy on kibicuje Juventusowi, a ja Legii tak, rozumiesz? No tak, no i raczej nie ma koszulki z nazwiskiem Szczęsny, no bo bramkarzom też tak średnio się kibicuje, no. No, średnio się kibicuje bramkarzom, dokładnie. Ty! No mów! Poczekaj, jak się nazywa ten z Górnika, dobrze, co... o Jezus, co był z mączką... Prejus Nakulma. Ty, no przecież siedziałem i po prostu płakałem ze śmiechu, no. Nie ty jeden. Słuchaj, ja wyślę wam teraz tego Patu Donate'a, tylko sporoadźcie go, kurde, z tej Turcji, czy gdzie on tam teraz gra. Teraz jest we Francji. We Francji. Sponsorem programu, musi być takie przed odcinkiem, sponsorem programu jest Wojciech Szczęsny. I słuchaj, wysyłam po niego samolot i chcę zobaczyć wywiad. Dobra, słowo się rzekło. Dogadamy się. Wyślę ten film. Nie, przysięgam ci, że po prostu jak oglądanie takiego świetnego stand-upu to było, rozumiesz? Jak się Predzius dowie, że wyślesz po niego samolot i będziesz sponsorem tego materiału i będziesz jego, że tak, będzie i on... załatwisz autografki Cristiano Ronaldo, to może się zgodzi. Słuchaj, mało tego, jeszcze powiedz mu, że wynegocjuję, żeby mu te pieniądze oddał. Ile ma ci oddać, powiedz, to wyślemy ci. Z odsetkami, no. Kurde, czekaj, ile już lat? 7? To liczmy, że 7 lat. Powiedz, żeby... wysłał 500 000 euro. No i powiem ci tak, że nie ma teraz zbyt wielu meczów do oglądania, ale Liga Rosyjska cały czas gra, nie wiem, czy miałeś okazję spojrzeć ostatnio na mecz Lokomotivu. Jak skromny Krychowiak wstawia cały czas filmiki, jak strzela bramki albo inne samobuje tam... powiedz mi, jak możesz wstawić bramkę, gdzie ty uderzasz, a bramkarz sobie samobuja strzela? No w takim razie musimy cię poprosić o analizę, bardzo rzeczową, bo musisz rozwikłać zagadkę, którą próbuje rozwikłać cała Polska. Dlaczego Grzegorz Krychowiak jest takim snajperem w tym sezonie? Jak dzieje się coś nienormalnego, to ciężko jest to przeanalizować. Po prostu wiesz, jest też seria farta tak zwana, gdzie po prostu co kopniesz, to no widzisz, no albo bramkarz mu puści farfocla, albo strzeli w słupek, to się bramkarzowi od głowy odbije.
no nie wiem, przecież sportowo tego nie wytłumaczysz, że Krychowiak jest w stanie strzelić po 10 bramek w sezonie. No. Tak naprawdę analizy są możliwe dwie. No okej, okay. Czekamy. Albo Krychowiak świetnie, albo Liga Rosyjska bardzo słabo. A teraz odpowiedzcie sobie na pytanie, co jest bardziej prawdopodobne. Nie wiem, ale podejrzewam, że Krychowiak świetnie jest mało prawdopodobne. Grałeś z Loką, wiesz, jaki to poziom. Dobrze mówicie. Ja się cieszę, wiesz, ja się wygłupiam, bo to Krycha, a przecież nie mogę Krychy pochwalić, ale dobrze mówicie. Słuchaj, my byliśmy na meczu Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskwa w Lidze Mistrzów i po tym meczu napisałem do Grzeszka Krychowiaka, że nie sądziłem, że dożyje czasu, w którym on będzie grał na dziesiątce w Lidze Mistrzów. Ja nie wiedziałem, że dożyje czasu, w których on będzie grał na dziesiątce gdziekolwiek. No i słuchaj, na podwórku z kolegami. I doszło do tego, że Krychowiak gra w klubie na dziesiątce, a w reprezentacji z dziesiątką. I pomyśl, co by się stało, gdyby grał tu i tu na tej pozycji. Aż takiego kryzysu w środku pola to my nie mamy. No dobrze, to dziękujemy ci w takim razie za czas, Wojciechu drogi. Ja ci dziękuję, 45 minut kwarantanny mi minęło. No widzisz, zabijamy czas. Mamy o ciebie po prostu, wiesz. Jestem 45 minut bliżej końca. W takim razie zdrówka. Z fartem. I życzymy ci, żeby to szybko wszystko minęło. Trzymajcie się i zostańcie w domu. Bo pamiętaj, futraki pod dom i od razu do domu, proszę. Tak, bo futrak ma na ćwierćfinał przyjechać tej Ligi Mistrzów, więc niech ona się odbędzie, no. Wiesz co, może najpierw niech Juventus do tego ćwierćfinału się zakwalifikuje, i za to potem będziemy się martwić, czy przyjedziecie. Dobrze, i za to trzymamy kciuki. Trzeba to robić najpierw. Trzymaj się. Cześć. Z Wojtkiem nawet w czasach pandemii jest wesoło, ale też z racji tego, że nie wiadomo, ile tak naprawdę będziemy uziemieni tutaj w Warszawie, padliśmy na pomysł, że zrobimy jeden odcinek dla Was w formacie Q&A. Także jeżeli macie jakieś pytania do mnie, do Łukasza, o cały nasz projekt Food Truck, no to zadawajcie je w komentarzach, a my z pewnością... Również o życie prywatne Polkosia można pytać. Możecie, także zapraszamy. Delikatnie. Kilka osób, a nawet więcej niż kilka, pytało zawsze o ten format. My jakby stwierdziliśmy, że mamy na tyle dużo ciekawych tematów, że odkładamy to na później, a teraz chyba przyszedł ten moment, więc czekamy na Wasze pytania i w jednym z najbliższych odcinków postaramy się na nie w taki dość atrakcyjny sposób odpowiedzieć. Także piszcie, subujcie, zostańcie w domu i jak powiedział Wojtek Szczęsny, oglądajcie Food Truck.